coraz więcej Polaków jest zainteresowanych łączeniem, w zasadzie godzeniem stałej pracy z zadaniami dodatkowymi. Takich osób w Polsce jest już ponad milion, a co to oznacza? W zasadzie to, że każdy z nas ma w swojej rodzinie, czy też wśród znajomych, czy przyjaciół, taką osobę, która nie tylko pracuje na etacie tak zwanym, ale też zajmuje się dodatkowymi zleceniami. W zasadzie powodów jest bardzo wiele. Przeważnie osoby podejmują dodatkowe zlecenia wtedy, kiedy chodzi o kwestie finansowe, bo jest to sposób po prostu na uzyskanie dodatkowego źródła dochodu. Ale są też takie sytuacje, w których osoby podejmują dodatkowe zlecenia, aby po prostu łączyć swoją pracę z pasją. I tak na przykład wiele osób po godzinach uczy tańca, uczy na przykład innych gotować, zajmuje się cukiernictwem, a być może też fotografią. Więc nie zawsze chodzi tylko o finanse, ale czasami też o po prostu łączenie przyjemnego z pożytecznym, tak? A czasami to jest też pierwszy krok do tego, aby po prostu zmienić swoją ścieżkę kariery i zająć się czymś zupełnie innym. Ale wiadomo, że to nie jest takie łatwe. I kiedy pracujemy przez 8 godzin na etacie od 9 do 17, to utrzymanie energii bywa trudne. Dlatego dobrze jest jakoś mieć takie możliwości, jak pogodzić tą stałą pracę z dodatkowymi zleceniami. I wtedy warto ustalić swoje priorytety, czyli wiedzieć, co jest najważniejsze, a w zasadzie odpowiedzieć sobie na pytanie, co przynosi mi największy dochód, tak? I tego się trzymać. Oczywiście nie oznacza to, że będziemy po macoszemu niejako traktować pozostałe zlecenia, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy kogoś w przyszłości spotkamy, więc lepiej nie zostawiać negatywnego wrażenia po sobie. Więc na pewno priorytety, ale też ustalenie harmonogramu. Dobrze ustalić, że każdego dnia poświęcimy godzinę na dodatkowe zlecenia. Najlepiej rano, chociaż wiem, że nie dla wszystkich to będzie osiągalne, niektórzy po prostu wolą dłużej pospać. I wtedy rzeczywiście lepiej poświęcić taką godzinę po pracy lub też przed pójściem spać. Więc trochę taka rutyna, czyli przyzwyczajanie się, że codziennie poświęcamy tą godzinę na dodatkowe zlecenia. Ale też bardzo ważne jest pilnowanie czasu i mądrego wykorzystywania. Trzeba dobrze sobie zaplanować czas, na przykład też jeżeli chodzi o dojazdy z pracy i z pracy, aby po prostu zajmowały nam jak najmniejszą ilość czasu. Przydatne mogą być też dodatkowe narzędzia, aplikacje, które usprawnią nam wykonywanie czasami nużących zadań, tak aby po prostu zajmowały nam mniej czasu. I co chyba najważniejsze w godzeniu stałej pracy z dodatkowymi zleceniami, to pilnowanie czasu wolnego dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół, bo w innym przypadku można się po prostu szybko wypalić.